Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić sorbet z jabłek, mrożoną kawę, a także powiem, dlaczego nie nagrywam filmików. Teraz zaczniemy robić sorbet z jabłek i pierwszo zaczniemy od umycia jabłek, obraniu ze skórki i wykrojeniu miąższu. Jabłka kroimy na kawałeczki i zaraz będziemy je miksować. Teraz mieszamy to razem z sokiem z cytryny. Rozgrzewamy, rozpuszczamy cukier z sokiem jabłkowym. Sok jabłkowy wlewamy do naszego musu. Mieszamy i wstawiamy na godzinę do zamrażarnika, by masa stężała. Białka ubijemy na sztywną pianę. Pianę sztywną łączymy. W takim razie, gdy teraz sok się studzi, to powiem, dlaczego nie nagrywam filmików. Po pierwsze, szkoła. Trzeba się uczyć i całe szczęście już szkoła się zakończyła i będę mieć więcej czasu. Ale poza szkołą mam też inne obowiązki, jak na przykład pracę w polu, czy w ogóle inne także obowiązki rolne. Także jestem też w teatrze i muszę się uczyć swojej roli, by dobrze ją po prostu wykonać na przedstawienie. I jestem po prostu człowiekiem zajętym, zawsze też trenuję sobie, robię sobie jakieś treningi, więc nie mam czasu na nagrywanie tych filmów. Poza pracą internetową, czyli YouTube, no to także prowadzę stronę internetową, na której także teraz już dużo się dzieje i muszę po prostu ją dobrze rozwinąć, by dużo użytkowników do niej powracało. I po prostu, jak widzicie sami, że nie mam czasu i proszę mnie nie oskarżać, że nie robię filmów, tylko robię filmy jak tylko mam czas. A jak, że tak wychodzą tak rzadko, to nie jest moja wina, bo ja na to po prostu nie mam sił. Gdy mam czas, no to poświęcam go na nagrywanie filmików. Ale filmików już mam dużo w zapasie, więc będą, myślę, że pojawiać się częściej. Gdy to się chłodzi, to my w tym czasie sobie zrobimy mrożoną kawę. Ja sobie zaparzyłem już kawę rozpuszczalną. Dodajemy sobie 100 ml mleka i 2 łyżeczki cukru opcjonalnie, ale ja dodam, bo nie lubię takiej gorzkawej kawy. I mieszamy. I wkładamy na 2 godzinki do zamrażarnika. I na koniec dodajemy kostki lodu. I możemy się cieszyć kawą w ciepłe, upalne dni. I tak oto właśnie wyszedł nasz sorbet jabłkowy. Jest dobrze zamrożony, ponieważ stał w zamrażarce przez cały jeden dzień. Ale jeżeli chcecie dobrze przechowywać swojego sorbeta i chcecie, aby po prostu dobrze go użyć, podać, to musicie go przytrzymywać w zamrażarce od minus 6 stopni Celsjusza do minus 4 stopni Celsjusza. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Chciałbym Was poprosić o opinię o moim kamerzyście w komentarzu. Napiszcie, czy według Was dobrze nagrywa, czy nie popełnia jakichś błędów, a jak popełnia, to jakie. Czy odciąć mu pensję i czy w ogóle zmienić nowego kamerzystę. Proszę, podzielcie się tym w komentarzu. I z mojej strony to by było na tyle. Byłoby mi miło, jeżeli skorzystaliście by z moich przepisów, bo myślę, że są naprawdę łatwe i bardzo fajne na gorące, upalne dni. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do następnego i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.